Co za zwierzątko namalował na tym obrazie Leonardo da Vinci? Czy to kuna, jak uważała Izabella Czartoryska? A może fretka lub łasica? Za tym drugim przemawiało wykorzystywanie przez kobiety skór łasic do ogrzewania ciała poprzez noszenie ich na brzuchu lub ramionach. Leonardo da Vinci namalował jednak nie skórę, a całe zwierzę. Dziś obraz znamy pod nazwą Dama z gronostajem. Uwieczniona na nim dama to Cecilia Gallerani, kochanka Ludovico il Moro, księcia z rodu Sforza. Zwierzę, jak dziś uważają badacze, to gronostaj i dawniej był on symbolem czystości. Uważano te zwierzęta za tak czyste, że w przypadkach, gdy miały do wyboru śmierć z rąk myśliwego lub brudną kałużę, wybierały to pierwsze. Leonardo również wierzył w te opowieści o gronostajach. Dziś już wiemy, że historie te nijak się mają do rzeczywistości, ale zwierzę to na dawnych dziełach sztuki symbolizowało właśnie czystość.